Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Saska, trener lekkoatletów ALKS AJP Gorzów. Witam serdecznie. Dzień dobry, serdecznie witam. Trenerze, niedawno odbyły się wybory władz Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki. Czy był Pan zwolennikiem zmiany prezesa i ogólnie władz związku? Nie byłem zwolennikiem zmian, ale niestety nie mogłem uczestniczyć w tych wyborach, bo mnie po prostu nie było, miałem dawno zaplanowany wyjazd rodzinny. No właśnie, co Pan sądzi o nowym prezesie Adamie Kaczmarku? O co nowy prezes mógłby powalczyć? O co mógłby powalczyć? I co powinien starać się zmienić? Powiem tak, no na pewno dużo jest do zrobienia w lekkiej atletyce lubuskiej. Przede wszystkim pozyskiwanie środków i zagospodarowanie miejsc, w których tak naprawdę lekkiej atletyki nie ma, a mogłaby być. Jakby to są priorytety. Wiadomo, że no, chodzi o to, żeby jak najwięcej zdolnej młodzieży trafiało do lekkiej atletyki. No i myślę, że to jest jakby cel nadrzędny nowego zarządu, a tak naprawdę no, organizacja imprez, które po prostu trzeba organizować w województwie lubuskim, żeby też przyciągać młodych zawodników do lekkiej atletyki. Pan nie myślał o starcie do nowego zarządu, czy też pan nie mógł po prostu być na tym zebraniu? Nie interesują mnie takie rzeczy, gdyż po prostu mam swoją robotę. Inne rzeczy na głowie, dużo pracy, dużo wyjazdów. Jak coś robię, to lubię to robić dobrze. Nie chciałbym być tak naprawdę zobowiązany tym. Chętnie zawsze pomagam, ale jakby prezesowanie w Lubuskim Związku Lekkiej Atletyki mnie nie interesowało. Czy to byłoby takie rozdrobnienie dla pana? No ja mam swoje rzeczy po prostu na głowie. Prowadzimy, my jako klub mamy bardzo dużo imprez, które organizujemy, a poza tym ja też prowadzę kadrę narodową, mam też zawodników, mnóstwo wyjazdów, a poza tym praca w szkole na uczelni. Mało czasu po prostu. Byłoby za dużo już tego. Tak. No nie chciałbym po prostu mieć funkcję prezesa i nic nie robić. Trenerze, zbliża się sezon 25, to już trzeba o nim rozmawiać. Pod koniec stycznia ma się odbyć u Was Gorzów Jump Festival, meeting klasy mistrzowskiej międzynarodowej. Proszę uchylić naszym widzom rąbka tajemnicy, co to za impreza? No ciekawie to brzmi. Przede wszystkim Silver Continental Tour, czyli zawody bardzo wysokiej rangi, najwyższej rangi tak naprawdę na bieżni, gdzie nie ma na stałe 200 metrów. My będziemy budować bieżnię do skoków dali, będziemy budować bieżnię do skoków wzwyż. Będą to konkurencje skok wzwyż kobiet i mężczyzn oraz skok w dal kobiet i mężczyzn. Na poziomie międzynarodowym, czyli najlepsi lekkoatleci, wszystko zależy tak naprawdę od budżetu, bo jak będzie wysoki budżet, to będą bardzo znane nazwiska światowe. A takie byśmy chcieli, żeby zagościły w Gorzowie. Także te zawody mają być jedną z kwalifikacji też do dużych imprez dla naszych zawodników. Przy okazji start Nikoli Chorowskiej tutaj na arenie Gorzów, żeby gorzowscy kibice mogli ją zobaczyć już nie na stadionie, a na arenie nietypowej. Chcielibyśmy też no, jakby promować mocno lekką atletykę już nie tylko latem, ale też zimą. Stąd pomysł zrobienia tych zawodów wspólnie z areną, z miastem Gorzowem. I myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie dla kibiców. My liczymy, że przyjadą kibice nie tylko z Gorzowa, ale też z całego województwa, ale też z Polski. Bo jesteśmy właśnie w trakcie organizowania środków, ale także całej promocji imprezy, bo impreza ma być huczna. No wiadomo, wszystko zależy od budżetu, także sponsorzy, jak słyszą, to bardzo chętnie zapraszam do nas. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę. Jak sobie taki pomysł padł, bardzo fajny pomysł, bardzo ciekawy. No nieskromnie, to jest mój pomysł. Od dawna chcieliśmy coś zrobić. W ogóle pierwotnie mieliśmy to w ogóle zrobić przy katedrze. Ale nie chcieliśmy miasta zamykać na dwa dni, bo tak, to jest duża budowa, różne inne rzeczy. Później pomysły się trochę zmieniały, ale ze względu na to, że jakby hala daje możliwość stabilizacji, przede wszystkim pogody, od której jesteśmy też mocno uzależnieni, to był jakiś taki też kierunek. No a po drugie, arena jest przepiękna i robi wrażenie i myślę, że pokazanie lekkiej atletyki u nas na arenie Gorzów będzie czymś niesamowitym, czego nie było. Inni robią już takie zawody, ale robią te zawody w biegach i w jakichś skokach, rzutach, a my zrobimy tylko jump ze względu na to, że chcielibyśmy mieć same skoki, żeby kibice mieli możliwość zobaczenia najlepszych skoczków i będzie to też ciekawe, bo będą bardzo blisko mogli być tych zawodników. To jest koniec stycznia? Możemy powiedzieć już dokładny termin, czy jeszcze? 30 stycznia. 30 stycznia. To jest w czwartek. Niestety to jest czwartek, bo chcielibyśmy inny termin, ale też... Weekendowy bardziej, prawda? Tak, ale ze względu na to, że arena jest mocno obłożona, a my też późno jakby z tym terminem się wpisaliśmy i ta decyzja zapadła, to jest czwartek, a
sam czwartek to jest jedno, ale rozłożenie wszystkiego to już jest środa, a złożenie tego wszystkiego to jest piątek. A w sobotę siatkarze grają mecz. No i to jest... Logistyka ciężka. Logistyka ciężka. Akurat dzisiaj byliśmy na arenie na spotkaniu i ustalaliśmy kolejne szczegóły. Jeszcze wiele, wiele pracy przed nami. Ale na pewno myślę, że to jest coś nowego i tego nie ma. I jest taki pomysł, żeby może jakiś cykl takich zawodów zrobić. No i przede wszystkim sam Silver Continental Tour Indoor. To jest dużo i liczymy na to, że sami zawodnicy z zagranicy czołówka będzie się do nas zgłaszać. Miejmy nadzieję, że ten czwartek nie przeszkodzi kibicom przyjść na coś takiego. Będziemy to robić wieczorem, także też będzie to pokazywane w telewizji. Jest to końcówka ferii lubuskich, też trochę nas to martwi, ale no po prostu nie mieliśmy możliwości innego terminu. Pierwotnie miało być to 9 lutego, ale 8 lutego jest w Atlas Arenie. Też są zawody lekkoatletyczne i przetransportowanie tego wszystkiego, logistyka, byłoby to bardzo skomplikowane, dlatego poszliśmy też na ustępstwa i 30 stycznia będziemy to robić. Myślę, że czwartek to nie jest zły czas, wieczorem. Prawie weekend. Wczoraj byłem na meczu siatkarzy w poniedziałek, skończył się o 23, też także można. Trenerze, w sezonie letnim kolejne meetingi już na stadionie, w tym Grand Prix waszego klubu. Skąd taki pomysł? Skąd pieniądze? Jak do tego doszło do realizacji? No też kolejny ciekawy pomysł. Znaczy, mamy dwa Grand Prix, 15 czerwca i 1 września. To są takie zawody ogólnopolskie, klasy pierwszej, robione głównie dla dzieci, ale i dla młodzieży. Wszyscy się mogą tak naprawdę zgłosić, nawet mastersi, z szeregiem konkurencji. To nie będą takie medialne zawody, że będzie to pokazywała telewizja, czy będziemy robić streaming. Po prostu możliwość dla startowania dla wszystkich naszych zawodników, czy z województwa, czy z zachodniopomorskiego, czy z wielkopolskiego, czy z dolnośląskiego. I myślę, że to będą takie ciekawe zawody. Skąd pieniądze? No, to organizujemy te pieniądze, walczymy, to nie, one same nie spadają, nie tylko są z dotacji, ale też są od sponsorów, często wychodzone, wydzwonione, czy różne jakieś takie są sytuacje, które gdzieś szukamy tych pieniędzy. No i to są takie dwie mniejsze imprezy, jakby znowu dużą imprezą to jest jednak Gorzów Meeting, druga edycja, który odbędzie się 8 czerwca w kategorii brązowej, też Continental Tour i tu już międzynarodowa obsada, znowu bardzo poważne zawody, ale już na stadionie, 14 konkurencji, w tym roku bardziej sprinterskie. I też skoki będą, ale bardziej sprint. Stawiamy w tym roku bardzo mocno na sprint, także też gwiazdy sprintu mają się pojawić. I kolejne środki tutaj też gromadzimy. Też już jakby idziemy dwutorowo, bo zbieramy środki na Gorzów Jump, ale od razu robimy już promocję Gorzów Meeting. Już jesteśmy nawet po wyprodukowaniu, stworzeniu nowego logo i jednej i drugiej imprezy i praktycznie myślę, że w krótkim czasie już w ciągu, myślę, że około 2 tygodni będzie można już na Gorzów Jump Festival kupować bilety na stronie A-Biletu. Ale myślę, że informacje w mediach i w prasie się pojawią dość szczegółowe. Im bliżej będziemy zawodów, tym będziemy informować o nazwiskach, które nas zaszczycą. Czyli ostro działacie z tego, co widać. No chcemy, żeby coś się działo. No, chcemy, żeby coś się dzieje. Gorzów stał. Gorzów, no nie oszukujmy się, Gorzów jest od dawna już jedną ze stolic lekkiej atletyki. Coraz więcej się dzieje, bo wszystkie kluby, które są w mieście, bardzo mocno na to pracują i wyniki też to pokazują. No i tyle. No i trzeba coś robić. No oczywiście można czekać, że się samo coś wydarzy, nic się nie wydarzy. Dlatego w przyszłym roku robimy 5 imprez, bo jeszcze o jednej nie wspomnieliśmy. Impreza, na którą zostałem namówiony, 5-7 lipiec. Robimy, wbrew pozorom miała być to mała impreza, okazuje się, że to będzie bardzo duża impreza. Mistrzostwa Polski Masters, czyli mastersi 35 lat i więcej w Gorzowie będą mieli swoje święto i przez 3 dni będziemy organizować Mistrzostwa Polski dla mastersów. Trenerze, właśnie wspomniał Pan mówimy o tych imprezach, natomiast jak nowy stadion wpłynął na popularność lekkiej atletyki? Nawet nie chodzi o ilość widzów na trybunach, ale o zainteresowanie młodzieży. Czuć to, widać to, to się jakoś, czy za wcześnie o tym jeszcze mówić? Nie, jest zdecydowanie różnica, jest przede wszystkim łatwiej, grup jest dużo, my mamy problem, kim pracować. Nie mamy już ludzi do pracy. Czyli takie zainteresowanie, że... Tak. Gdybyśmy mogli, to byśmy otworzyli jeszcze, nie wiem, z 5 grup na przykład. To znakomicie. Tak, tylko że nie mamy kim pracować i najgorszy jest okres zimowy dla nas, bo zimą, wiadomo, no tak. Nie ma tego stadionu tyle, tylko trzeba się gdzieś schować i zaraz będzie coraz ciemniej i coraz zimniej i jakby potrzeba nam hali. I to jest kolejny pomysł, który musimy zrealizować. Musimy wybudować jakąś halę albo tunel, bo mamy bardzo dużo młodzieży, wszystkie kluby mają dużo młodzieży i po prostu borykamy się z problemem nadmiaru, czego wiele, wiele lat temu, jak rozmawialiśmy, nie było. Dokładnie. A dzisiaj mamy nadmiar i mamy bardzo dużo ludzi do nas trafia, jest duże zainteresowanie dzieci i to też nas cieszy, tak? I mamy nowych trenerów, młodych trenerów, są nasi wynkowankowie.
Ale na przykład, gdyby trafił się trener od skoku od tyczki, na przykład, czy odrzutu dyskiem, to byśmy chętnie wzięli z Polski nawet takich ludzi, bo, no bo nie mamy takich specjalizacji ostatnio u siebie, a dwa ze skoki do tyczki na przykład stoją prawie nieruszane. Trenerze, a jest szansa, żeby tą, o tej hali, o której pan wspominał, czy tej, ten tunel zrobić w jakimś terminie przypuszczalnie określonym? Czy mamy, to... Są działania ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego i z Ministerstwem Sportu już podjęte. To się toczy gdzieś tam w kuluarach, może szerzej. My też mamy brak infrastruktury na stadionie do końca. Też walczymy o wybudowanie budynku, żeby ta infrastruktura była pełna, bo nie ma pełnej infrastruktury, jest tylko piękny stadion i tak naprawdę są dziury. No, brak nam siłowni, brak nam sali konferencji, no, brak nam wielu rzeczy, jakiś toalet na stadionie nawet, tak, które są. Dlatego to jest dla nas jakby priorytet, żeby to zrobić. A później jakby robić hale fajnie, moglibyśmy to dwutorowo zrobić, jedno i drugie, tylko to są naprawdę duże środki. To znaczy, co pan sądzi o tym, że Zielona Góra nie może doczekać renowacji stadionu lekkoatletycznego? Czy odnowiony obiekt byłby magnesem dla kibiców i zawodników? I czy w ogóle odbudowanie popularności tej dyscypliny, po wypadnięciu z tego kalendarza, tego miasta, który kiedyś przyszedł, to bardzo zawody niezłej rangi, czy to nie jest trudna misja? Czy to jest na to szansa jakaś? Znaczy, przede wszystkim trzeba go zmodernizować. W zeszłym tygodniu tutaj akurat przypadkiem spotkałem dyrektora Mosiru, to chyba Mosir jest w Zielonej Górze. Także też oglądali obiekt w Gorzowie. Jakby powiedzmy, był tutaj na jakimś rekonesansie. Myślę, że Zielona Góra to zrobi, bo potrzebuje takiego stadionu, takie miasto jak Zielona Góra. No musi mieć obiekt, bo to co teraz tam jest, oczywiście dla amatorów się nadaje, ale no jest to trochę wstyd dla takiego miasta, że nie ma tam stadionu, ale myślę, że to zrobią, no mają, złożyli wnioski do ministerstwa, także działają, wiem, że mocno działają w tym charakterze. Ja trzymam za nich kciuki, no bo im więcej takich obiektów, tym lepiej. Przez wszystkie lata Zielona Góra miała obiekty. Zielona Góra ma tunel świetny, którego my nie mamy. No tak. Ale no myślę, że tak, że to wróci, no to na pewno, bo to są tam też ludzie, którzy działają o to i walczą, żeby ta lekkoatletyka w Zielonej Górze była. Znaczy, tak na koniec już, co oprócz braku czasu panu doskwiera najbardziej w tej robocie pańskiej? Czy jest coś takiego? No jest, niech pan powie. Pewno, no niestety ta praca wiąże się z wyjazdami i im człowiek starszy, tym mniej lubi wyjeżdżać. Jak się było młodszym, nawet jak się jeździ w jakieś ciekawe miejsca czy ciepłe miejsca, to każdy myśli, że jedziemy na wakacje. No niestety tak nie jest, tam jest robota. Ja coraz bardziej lubię być w domu. Najchętniej nie wyjeżdżałbym tyle, co wyjeżdżam. Od 13 listopada zaczynamy zgrupowania. Pierwsze pod sezon 2025. Duże cele nas czekają w przyszłym roku. Wiele imprez ważnych, w tym halowe Mistrzostwa Świata, halowe Mistrzostwa Europy też, Mistrzostwa Świata w Tokio. Także no, dużo rzeczy się będzie działo. Niestety to się wiąże z wyjazdami i tych wyjazdów chciałbym mieć jak najmniej. Niestety bez tego nie da się osiągać sukcesów, bo klimat mamy, jaki mamy w Polsce. Zaraz jest zimno, a my musimy po prostu biegać szybko, skakać daleko. Synerzu, i tego panu życzę i również tego, żeby te wszystkie imprezy, o których pan wspominał, bardzo ciekawe, no udały się, żeby to było głośno o tym, co tutaj fajnego robicie. Potrzebujemy pieniędzy, także wszyscy chętni, zainteresowani, nie bójcie się do nas zgłaszać. Lekka Atletyka Gorzów można na stronie znaleźć. Zapraszam bezpośrednio nawet do mnie, czy do mojej żony, która też jest menadżerem jakby tych meetingów, też pomaga mi bardzo mocno. No wiadomo, no, w lekkiej atletyce jest tak, że żeby to zorganizować cokolwiek, no potrzeba środków. Środki, im lepszy zawodnik, tym lepsze środki są potrzebne, bo też nagrody są wypłacane odpowiednie. Także mówię, na pewno to dla nas, dla miasta, dla promocji wpływa dobrze, że te imprezy się dzieją i dzięki temu, że miasto nas wspiera, i marszałek też, także myślę, że będzie się dużo działo jeszcze. Czyli apelujemy, pomagajcie, oglądajcie. Dziękuję serdecznie. I zapraszamy na trybuny. Oczywiście, dziękuję serdecznie. Dzięki serdeczne.